Pierwszy dzwonek dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce miał w tym roku podwójne znaczenie. W czasie inauguracji roku szkolnego otwarto nowe boisko wielofunkcyjne. Ja bym sobie życzyła co roku takie rozpoczęcie roku szkolnego, abyśmy mieli infrastrukturę szkoły coraz lepszą. Ale chciałam powiedzieć, że w ostatnich latach szkoła bardzo się zmieniła. Przeobraziła, marzyliśmy o boisku, no ale były inne priorytety. Musieliśmy najpierw tamto wykonać, ale cały czas pan burmistrz o tym wiedział, że tak jest nasze marzenie. No i w tym roku na szczęście się spełniło. Powiem, że dzieci są bardzo zadowolone. Stary plac pokryty asfaltem zastąpiła nowoczesna nawierzchnia, która przyczyni się do poprawienia warunków gier i zabaw. To zmienia wszystko, to praktycznie otwiera zupełnie nowe perspektywy. Można w pełnym wymiarze realizować to, co się chce, a tak to jednak człowiek był ograniczony. Ta baza sportowa w naszej gminie jest coraz lepsza. Przy szkole podstawowej nr 3 mamy Orlik, tutaj jest właśnie to boisko wielofunkcyjne, które cieszy i kolorami, i funkcjonalnością, no i bezpieczeństwem. Tak samo dzieciaki w zupełnie innych warunkach będą te zajęcia miały prowadzone. Bardzo się zmieniło, no bo wcześniej tu był beton tylko i nie było tego wszystkiego siatki ani nic. No teraz jest lepiej. Głównie beton, jakby były tutaj murki, no i kamyczki, ale tak średnio. Nowe boisko powstało dzięki środkom z budżetu gminy Praszka oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Cała inwestycja kosztuje 847 tysięcy złotych, jeśli chodzi o to boisko. 460 tysięcy to jest dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji. To są pieniądze unijne dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Także tutaj no, też panu marszałkowi też dziękujemy za tą dotację, ale też dobrze zrobiliśmy wnioski, dobrze mamy zrobiony plan rewitalizacji i w związku z tym właśnie też z tego korzystamy. To są bardzo ważne inicjatywy takie sportowe, bo to boisko tętni życiem cały rok, nie tylko latem, ale i zimą. Dlatego uważam, że dostali niesamowity prezent sfinansowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i oczywiście z gminą, bo gmina na pewno jakieś swoje środki musiała tutaj dać. Dzięki rewitalizacji obiekt zyskał nowe oblicze i od tej pory będzie służył młodym sportowcom w czasie treningów.